Cześć, witajcie, tu Magda, drobiazgi co cieszą. Dziś przygotowałam tutorial dla magicznego kociołka. Będzie to wielkanocny koszyczek. Taki mały, zgrabny, fajnie się prezentuje, więc mam nadzieję, że zainspirujecie się tym tutorialem i weźmiecie udział w zabawie. Warunkiem takiej zabawy jest użycie tekturki z magicznego kociołka. Pod filmem znajdziecie, jakich tekturek użyłam oraz wszystkie informacje dotyczące magicznego kociołka. A teraz zapraszam do otworzenia razem ze mną, będzie mi bardzo miło. Do koszyczka będzie nam potrzebna kartka A4, najlepiej o gramaturze 250 gram. I będziemy robić taki szablon. Ja tutaj pozwoliłam sobie już napisać sobie, żebyście widzieli, jak to wygląda. Będziemy przycinać z każdej strony takie paseczki. Zacznijmy od wycięcia najpierw naszego prostokąta do bazy. I to będzie 25 cm na 19. Przycinamy sobie taki prostokąt. 25 na 19. Nie odkładajcie tego kawałka za daleko, bo to będzie nasza rączka do koszyczka. I teraz 19 cm. I teraz z tego prostokąta będziemy wycinać, nacinać o 3 cm z jednej strony. Zaznaczamy sobie 3 cm, kolejne 3 i kolejne 3. Z drugiej strony tak samo. Czyli 3, 3, 3. Odwracamy kartkę i tak samo z jednej, z drugiej strony 3 razy po 3 z każdej strony. 3 z drugiej strony. Mamy już nacięte. Teraz będziemy potrzebować biegownicy i wkładamy tą węższą stroną, czyli układamy w pionie na 7 cm i biegujemy z jednej strony, przekładamy na drugą stronę. Również z tej strony 7. No i teraz jak mamy tutaj bigowanie dobrze widoczne, to docinamy z jednej i z drugiej strony, czyli z góry i z dołu, do tego bigowania, które mamy po środku. To może ja sobie najpierw zrobię, tak mi tutaj będzie lepiej. Najpierw z jednej strony.
środku wyjdą nam takie trójkąciki. To znaczy zrobimy trójkąciki. Na razie mamy 2 kwadraty o wymiarach 7×7. I ostatni. Już jest przycięty. Jak widzicie, mamy coś takiego. I zostaje nam tutaj ten kwadracik. Tak jak mówiłam, on ma 7×7, czyli dzielimy go na pół po 3,5 mm. Zaznaczamy sobie do góry 3,5 mm. I teraz będę sobie przycinała trójkąty. Tego kwadracika właśnie. I tu od góry do pikowania. I z drugiej strony to samo. Odmierzamy 3,5. I teraz od tego momentu do pikowania wycinamy drugi trójkąt. I w tej chwili mamy już tutaj bazę naszego koszyczka. Bazę mamy gotową, podocinane papiery. Ja użyłam tutaj papiery od Scrap & Me w takich błękitach. I tu gdzieś jeszcze mam trójkąciki wycięte. I teraz będziemy oklejać naszą bazę. Aha, jeszcze mamy tutaj niedocięty paseczek na rączkę. Musimy sobie teraz przyciąć od razu. Rączka ma 4,6 cm, czyli zrobimy sobie na 4,3 cm. Od razu taki paseczek. Nie został kawałek, więc wykorzystamy. I będziemy 4,3. Paseczki na nasze bazy gotowe.
teraz na naszą bazę koszyczkową naklejamy ozdobne paseczki. Zabrakło mi tutaj paseczka, jest za krótki, dlatego ja też zbikuję sobie tutaj. Zbikuję sobie w tym miejscu, gdzie jest trójka. Dzięki temu będę miała dwie przerwy. Z jednej strony i z drugiej. Tu. Zbikuję sobie jeszcze tą podstawę koszyczka. Dzięki temu będę mogła teraz tutaj sobie zmniejszyć troszeczkę, nie będziemy wtedy mniej papieru. Może starczy wtedy. Kawałeczek jeszcze brakuje.
przyklejamy pozostałe części. Koszyczek. Tu mi się jeszcze coś kleje. Można klejem, ja żeby było szybciej zrobię to pistoletem. I z drugiej strony robimy tak samo. Weź coś takiego i teraz tutaj, bo to są te kółeczka, żeby tutaj je zakryć, te niedoskonałości, co tutaj są. Przyklejmy sobie najpierw
rączkę naszą, żeby ją tam ukryć w środku. Nakinamy sobie leciutko i doklejamy. Mamy rączkę przyklejoną. Widzę, że sobie dobrze nie sfikowałam. I teraz mamy dwa kółeczka, które trzeba je przeciąć na pół. Będziemy teraz doklejać śrubeczki. Przetniemy sobie to też na pół. Mamy gotowe 4. Teraz doklejamy tak, żeby tutaj nie było widać poprzyklejanego. Ja użyję kleju na ciepło, bo wiem, że mi chwyci od razu.
od środka, żeby nie było to widać. Kto chce, to sobie może środek koszyczka również okleić, ale jak będzie się kochać, będzie to miało znaczenie większego. Wśród jeszcze. Taki koszyczek możemy już teraz dekorować. Sobie tutaj uszykowałam już tekturki. Będę używać takiego zajączka. Zajączek, numer tekturki będzie oczywiście w opisie filmu. I tutaj wykorzystamy sobie może gałązki. I do dekoracji mamy zigzag, kwiatuszki najróżniejsze. Sobie tutaj możemy wybierać, co nam się tutaj przyda. Odkleimy naszego zajączka. Możemy teraz podać polecenie listeczka. Większą różyczkę tutaj. W takich wiosennych kolorach. Może tu jeszcze coś dołożymy.
dobra. Jeden już wystarczy. Tu mi coś brakuje. Poduszki z koronki. No i jak koszyczek, to ja myślę, że gdzieś tutaj jeszcze jajeczko musimy dołożyć. Tu mam takie styropianki.
pionowe jajeczka. Przekroimy je. I użyjemy ich jeszcze tutaj gdzieś. Mamy w sumie gotowy koszyczek. Można ewentualnie jeszcze żeby fajnie wyglądało. Wyrzucić tutaj jajeczka. Tak jak widzicie, szybciutki koszyczek, nie zajął dużo czasu, a fajnie się prezentuje. Jajeczka wkładają. Także zapraszam do udziału w zabawie. Można wykonać i pobawić się z takim koszyczkiem. A może postawię tak. Te jajeczka wypadają. Tak się prezentuje wielkanocny koszyczek z wektorkami od magicznego kociołka. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. До свидания.